Lucja słodka, powiedziałam do chromowanej kratki, nad którą wisiała kulista kamera marki Zidle. Po cholerę tu komuś zidle za siedem tysięcy. Podziwiałam to cudo, czekając, aż ktoś z drugiej strony domofonu wreszcie się zdecyduje i przyciśnie przycisk otwierający bramę z kutego żelaza. Swoją drogą koszt samej bramy uzasadniał cenę nieprzyzwoicie drogiej kamery. Brama drgnęła i zaczęła się powoli otwierać. Wcisnęłam gaz. I mój fort Mustang potoczył się alejką wysadzaną topolami. Przejechałam 100 metrów i znalazłam się na podjeździe przed dumą warmi. Jakiś architekt nieźle poszalał. Rezydencja składała się z betonu i ze szkła, tak jakby autor nie mógł się zdecydować, czego ma być więcej. Wygrało chyba jednak szkło. Zresztą nieskazitelnie czyste. Ciekawe, kto to wszystko myje. Wjechałam na okrągły podjazd i wcisnęłam hamulec. Wysiadłam z samochodu, przeciągnęłam się i wyciągnęłam papierosa. Podwójne szklane drzwi rozsunęły się, wypluwając poważnego człowieka w ciemnym garniturze. Młodzieniec najpierw spojrzał na mnie z potępieniem, a potem już tylko na moje nogi, tym razem z aprobatą. Zapaliłam papierosa. Tu się nie pali i podjeżdża się od zaplecza, powiedział. No to szkoda, bo ja palę i zajechałam od frontu. Patrząc mu prosto w oczy, zaciągnęłam się papierosem. Ale... Bąknął. Nie znoszę tego słowa. Ale! Wszystko to następuje po ale. Jest straszne, chyba że brzmiałoby ale pomogę z bagażami. Spojrzałam na niego wyczekująco. Mrugnął coś pod nosem i ruszył do bagażnika. Po drodze jeszcze raz zlustrował moje nogi. Miałam tu spędzić najbliższy miesiąc. I już mi się podobało.